Tak, Koldes, no mniej więcej ten gość nam pomógł niby w tej transakcji, no, do której doszło na początku tej gry. I on też nam oferuje niby jakieś tam, no żebyśmy dla niego tam wykonali jakieś tam roboty, tego typu rzeczy. Ciekawy głos tego budowniczego. Po prostu, aż po prostu brzmi jakby był upity, naprawdę. No więc mamy dwie misje do wyboru. Albo misję dla Avery'ego, albo misję dla Corteza. I kto pierwszy, tak myślę trochę? Chyba jednak Avery będzie pierwszy, chociaż nie do końca pamiętam właśnie, który z nich zlecał misję, którą mam teraz na myśli. Ok, więc teraz przejdźmy się do niego. Tutaj jest właśnie miejsce, gdzie się z nim spotkamy, taki właśnie punkt konstrukcyjny. Tak, Avery zawsze no, jeździ takim czarnym streczem, taką właśnie limuzyną. Że też pamiętam, kurczę, nazwy wszystkich modeli, kurczę, w tej grze. Naprawdę. A to są głównie samochody osobowe, tam dostawcy ciężarówki to już jest trochę gorzej, wiecie, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Pozdrowienia, JJ. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a wig before. Okej, okay, czyli to ten gość, Avery, dał nam misję, zlecił, którą miałem teraz na myśli. Jest to misja, w której musimy się dostać na pole golfowe i tam pewną, no pewien cel zabić. Tylko tak, no przejadę się tędy tak mniej więcej. Tak, trzeba jeszcze, zanim się wjedzie na pole golfowe, trzeba się przebrać właśnie w strój golfisty. Tylko teraz razem oczywiście, no tym razem nie w Rafaels, tylko tym razem, jak to się nazywa? Jogsport, Port Jogs, nie wiem do końca jaka to jest tego taka prawdziwa nazwa. A, Jogsport, już widzę. Nice ass, baby. No, musiałem się kurde skojarzyć, wiecie, Vanilla Ice. A więc dobra, z tym ubraniem możemy w końcu wejść na pole golfowe. Tak, tu ono właśnie jest. I tak naprawdę są dwa sposoby na ukończenie tej misji, sposób łatwiejszy i sposób trudniejszy. Ja wam zastosuję teraz sposób trudniejszy, tak żebym wam po prostu pokazać i tak dalej, że potrafię niby. Ale to nie, że się popisywa, ale po prostu wiecie. Po prostu pokażę wam tą misję właśnie, no taki sposób, w jaki właśnie tak na żobią przejść, żeby po prostu wiecie, żeby nie czuć się jak tani taki, wiecie, no taki, nie wiem, taki tani ktoś, że tanie sztuczki, tego typu rzeczy. Okej. Okay. Sobie ten kij chętnie wypożyczę. Więc już jesteśmy na tym samym polu golfowym. Jak mówię, zastosujemy ten trudniejszy sposób. Po prostu wiecie, o to chodzi po prostu, że tam widzieliście, tam na wejściu do tego pola golfowego jest bramka niby. Tam są ochroniarze i tam zawsze musimy przy tej bramce zostawić nasze bronie. Więc tutaj bronie palne nie będziemy mieli do dyspozycji. Aż tak, tylko bronie palne zostawimy, bronie białe możemy jednak wziąć ze sobą. Jak to widzieliście, z młotkiem mnie tam z młotkiem przepuszczono. Więc no oczywiście nasz cel jest tutaj oznaczony przez tą strzałkę. Tam widzicie, jest ta różowa strzałka. Ok, trochę podejdźmy. Tak, to jest nasz cel. I upewnij się, że ta gra będzie jego ostatnią. Tylko jeszcze się pozbędę jego właśnie ochroniarzy. Tutaj widzicie, że oni to go pilnowali. O, to był nie fakt, trochę. Dostałem od tego kijka. Okej, okay, o! O, to też było ochroniarz, dobra. Ty, nie uciekniesz mi! Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten wózek golfowy. Okej, okay, teraz sobie tylko posłuchamy z Mantozu. A gdzie jest? O, tu jest. Tu jest! Tak, trzeba go po prostu zabić. Można go wyprać do wody, chociaż to nie jest to takie łatwe. Można go też po prostu z tego wózka wywalić i go kijem dobić. No, sposobów zabicia tego gościa jest kilka. A czy... właśnie może teraz wam powiem, jaki jest ten łatwiejszy sposób zaliczania tej misji. Otóż tam nie czy widzieliście, były takie jakby beczki, na które można jednak wejść. I można za pomocą, znaczy właśnie dzięki nim można niby przejść koło tej bramki i koło tych ochroniarzy i wejść do pola golfowego z bronią palną.
Więc to jest jakby po prostu ten łatwiejszy sposób. Dual barrel! Dual barrel! Po prostu było idealnie pasujące do sytuacji. Okej, może go wepchnę, może go wepchnę, może go wepchnę, może go wepchnę. O, żeby tylko sam się też nie wepchnął, wiecie, żeby nie skończyło się na tym, że też się sam zabije w tej misji. On sam się tam załatwi. Nie ma sprawy. O, ten jeszcze mnie ściga, kurczę, jak mu jeszcze zależało. O kurczę, ten już tonie, a ten jeszcze mnie ściga, jakby myślał, że coś jeszcze z tym zrobi. No a dobra, misja zaliczona, otrzymujemy 500 dolców. Brawo. O, tu w ogóle widzę serduszko, taka właśnie ikona serca. Jeżeli w to wejdziemy, zawsze nam się regeneruje zdrowie. O ile nie pamiętam, jednak widzicie, teraz mam znowu tego zdrowia maksimum. Więc misję, jak mówię, no wykonałem w ten sposób taki, no trudniejszy, jednak mimo tego misja cały czas jest całkiem łatwa. Więc teraz wyjdziemy. Tu mamy nasz pistolet, on, no cały czas on tam cały czas zostaje w tym samym miejscu. Tak, to są takie, nie wiem, co to jest, taka beczka, czy co to jest, nie wiem. Po prostu to jest takie coś, ma taki właśnie taki kształt walca, po prostu po tym można wejść, tak wam pokażę w taki sposób, że po prostu można samochodem tutaj podjechać i z samochodu można z maski tutaj doskoczyć i tam dalej wiecie co już robić. A czy niby to wam misję to może ułatwić, jednak no na tą misję na pewno by się wam bardzo przydał karabin snajperski, żeby to wszystko mieć tak po prostu z głowy. Ale no chyba w tym etapie gry karabiny snajperskie nie są jeszcze dostępne, więc no o takim czymś raczej zapomnijcie. Tak naprawdę. Okej, przed ostatnią misją może jeszcze przejadę się do Ammunition. Tylko że wam pokażę może tą odznakę, tak właśnie taka ikona odznaki, taka właśnie gwiazdka sześcioramienna. Jeżeli w nią wejdziemy, to poziom poszukiwania policji redukuje się o jeden. Więc czasami też no taka gwiazdka, taka odznaka może wam uratować skórę. O, może wam teraz pokażę jakiś stunt, bo mam teraz w końcu szybki samochód, Stinger. Tak, za takie właśnie skoki, takie stunty, też otrzymujemy pieniądze. Tak, na początek 100 dolców, jednak potem, jeżeli będziemy tych stuntów wykonywać więcej, to tej kasy będziemy otrzymywali też właśnie coraz więcej. Tam, no wiecie, stopiało 200, 300, 400 i tak dalej, i tak dalej. No, to tam jakoś przejechali, jak tak patrzę. Nie fajnie. Okej, pamiętam, że Ammunition było gdzieś na południu tutaj tej wyspy, więc jadę na to południe. O, jest jeszcze jedno miejsce, które wam mogę przedstawić, tak zwane Pay and Spray. Będzie ono tutaj, no, w tej części, tuż przed nami. Tak, Pay and Spray jest to miejsce, gdzie możemy nasz samochód przemalować. I jeżeli go przemalujemy i też przy okazji naprawimy w ogóle, to policja nas nie pozna. No chyba, że po prostu w kilka chwil po wjechaniu do Pay and Spray po prostu no, jakieś tam wykroczenie popełnimy i wtedy jednak policja nas pozna i znowu nas będzie ścigać, więc pilnujcie się w sposób przy wyjeździe z Pay and Spray, żeby po prostu żadnego wykroczenia nie, no, żeby nie popełnić i tak dalej. Ale ogólnie Pay and Spray, jak mówię, to kosztuje tam przemawianie i naprawa samochodu łącznie 100 dolców i całkiem warto no, tam wjechać, jeżeli ma się no, poziom poszukiwania policji większy niż dwie gwiazdki. Okej, teraz myślę, żeby sobie tam trochę rzeczy kupić, mniej więcej trochę pistoletów, trochę amunicji. No, mag mi się może bardzo przydać, bo pistolety maszynowe można, no to jest jedyna broń, z którą można strzelać jeżdżąc samochodem lub motocyklem. Więc bardzo chętnie sobie takie maki jednak kupię, jak mówię, pistolety maszynowe. Strzelby niedostępne, Kruger niedostępne, po prostu wiecie, na ten etap gry są to bronie zbyt potężne. No i zbroja, która nam doda no właśnie 100 punktów, no czyli jakby mamy teraz łącznie 200 punktów zdrowia za 200 dolców, więc no całkiem fajny tutaj nam się zrobił interes. No w zbroję oczywiście no warto się też wyposażyć no tak często, ile tylko no możecie. To też jest parę punktów w całym Vice City, gdzie te zbroje można tak za darmo zdobyć. To jest trochę taki głupi efekt z takiego zachodu słońca, że tak to trochę czasami za bardzo przechodzi przez budynki. Nie wiem, czemu tak jest. No dobra, wysiadka i to chyba będzie ostatnia misja, którą dzisiaj wykonamy w tym let's playu. Może chyba trochę tego poprzechodziłem. Treacherous Swine! Now, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I became
carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. Well, this kindness will reward you, and then we will find your money together. It will be at his penthouse, half drunk, probably. Use this. Piła! Piła łańcuchowa! Piła! Tak, to jest broń, którą no, zabijemy Gonzaleza. Ta gość, no, który niby tam zawiódł Corteza z powodu swoich niekompetencji i tego typu rzeczy. Więc misja jest taka, żeby go po prostu no, do niego tam dojechać i go zatłuc nam. Zresztą piłą się nie tłucze, tylko no, wiecie, kroi bardziej. To takie bardziej odpowiednie słowo. Okej, więc no oczywiście nasze miejsce, gdzie musimy dojechać, jest na mapie oznaczone przez różowy kwadrat. Więc już tam dojeżdżam. No trochę już taka jest trochę większa odległość, jednak nie narzekam. Nie jest źle, potem będzie gorzej. W końcu jak mówię, to jest jeszcze początek gry. Okej, tylko teraz bym też do wody nie wjechał, bo też jest takie coś w tej grze, że żadna postać w tej grze nie umie pływać. W tym Tommy. Jeżeli on wpadnie do wody, to on utonie i nie można się przed tym uratować. Więc po prostu jednak tak próbujcie się trzymać z dala od wody. Wow. No, kontrola przede wszystkim. Trochę tam się pozderzałem, ale okej. Tak, to jest nasz punkt, gdzie niby Gonzalez przesiaduje. Więc włazimy. I oto, no, jego też widzieliśmy na cutscence, na tym przyjęciu u Corteza. No dobra, oto w ogóle druga paczka. No, nie uciekniesz mi, czekaj. Piła. Okej, widzicie też, że mnie policja ściga, tak mam teraz dwie gwiazdki, no, w poszukiwaniu policji. Więc, tu jest mój samochód. I możemy albo wjechać do Pain Spray, a czy możemy właśnie tam wjadę, albo też możemy, jak mówię, zebrać tą całą gwiazdkę policji. No, chyba jednak ją zebrałem. Dobra, nie na sprawy. Tak, nasz poziom spadł z dwóch gwiazdek do jednej. I dzięki temu jednak, no, będzie nas, no, jednak policji nie będzie zależało na tym, żeby nas jednak aż tak bardzo ścigać. I też takie coś jest fajnego, że po prostu ta jedna gwiazdka, bardziej w czasie i to całkiem krótkim, ona po prostu zniknie. W ogóle mamy kolejny stunt. O, to było do... Uciekaj! Raz. Koniec misji? Jakoś... Ej, przecież policja mnie już nie ściga, bo teraz niby mam się jej pozbyć, żeby policja nie ściga i żeby się ich pozbyć, kurczę. A jednak nie ściga mnie, a jednak niby jeszcze misja nie koniec. No tu jest policjant. Więc co, po prostu chyba muszę do jakiegoś innego samochodu wejść i chyba to, tak przypuszczam, zakończę misję. Myślałem, że tam coś jechało. O, tu jest Cheetah, kolejny bardzo dobry samochód. Jak się nie mylę, wzorowany na Ferrari Testarossa. Ta, wsiadłem i misja zakończona. Kurczę, co za bezsens, ale... A co tam? Z tym narzekaniem, kurczę, i tak daleko nie zajdę. A więc misja zaliczona, ile tam pieniędzy zebraliśmy, nawet nie patrzyłem. Po prostu się cieszę z tego, że tą misję, no, też mamy z głowy. Nie była ona oczywiście jakaś szczególnie trudna. Zresztą też nawet nie dotarliśmy do tego etapu, kiedy ten gość tam schodził na dół i tam mówił coś tam w stylu "Oh, how is it my life and my looks?" Tego typu rzeczy. Ale tak mówię, na dzisiaj to już będzie ostatnia misja w Grand Theft Auto Vice City, tylko właśnie dojadę do hotelu, zapiszę tam grę. Jak mówię, za pomocą naszej, no, naszej taśmy, naszej kasety. No widzicie, znowu jest nasz biało-żółty oceanik, ten samochód, jak mówię, on cały czas się tutaj pojawia. Okej, hotel, taśma. I zapiszemy grę. Chyba na 8 slocie, ten pierwszy to jest sesja próbna, a ten 8 to będzie chyba właśnie mój taki slot, no wiecie, no, na którym będzie save z tego let's playa. Więc zapisujemy, wszystko ładnie, pięknie, nie było żadnych kłopotów z tą grą, no całe szczęście też, bo czasami też jakoś tak się dzieje, że jak zbyt długo gram, a czy na tym komputerze się tak to nie dzieje tak często, na starszym było gorzej, że jak po prostu gram zbyt długo, to gra po jakimś czasie po prostu crashuje, że wywala do Windowsa bez powodu tak naprawdę, znaczy może tam jakiś powód jest, ale nie wiem jaki konkretnie.
No ale dobra, to tylko przeszłość, jak mówię, wszystko mamy zaliczone, to wszystko. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie pierwszych części mojego Zagrajmy w Grand Theft Auto Vice City. CDDZ! Dziękuję, na razie, cześć!